konferencji prasowej razem z przewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a też posłanką Sojuszu Lewicy Demokratycznej, panią Stanisławą Szczątką. Jak państwo wiecie, w zeszłym tygodniu zwróciliśmy się do pani przewodniczącej, ale też do prezydium komisji, ale też do wszystkich klubów, żeby właśnie dziś odbyła się o godzinie 13 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i aby te wszystkie propozycje i pomysły, które były przedstawione przez wszystkie kluby, wszystkich posłów, właśnie dzisiaj były dyskutowane na komisji, ale też zaprosiliśmy na tą komisję ministra sprawiedliwości, jak również ministra spraw wewnętrznych. Dzisiaj o 13 ta debata się odbędzie. Jest o tyle cały czas aktualna, że my jesteśmy po kolejnym niestety nieszczęśliwym wypadku, gdzie pijany motorniczy zabił dwie osoby i dzisiaj na pewno jeszcze na konferencji do tego wrócimy, ale oddaję głos pani przewodniczącej, która w kilku zdaniach powie, co jest zakresem dzisiejszej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jakie tematy będą. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzisiaj jest, jak już kolega pan poseł Joński mówił, posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chcemy na tej komisji wysłuchać informacji ministrów, ponieważ zaprosiłam bardzo szerokie spektrum przedstawicieli zarówno Ministerstwa Sprawiedliwości, jak też ministra spraw wewnętrznych, ale także prezesa NIK-u, przedstawicieli prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich, jak też przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i innych zainteresowanych tą problematyką. Mam nadzieję, że zgodnie z porządkiem, który został zaproponowany, dzisiaj będziemy wysłuchiwać informacji na temat stosowania kar w stosunku do sprawców, którzy jadą i kierują pod wpływem alkoholu, ponieważ sądy mają pełną gamę, pełne spektrum instrumentów prawnych i chcemy wiedzieć, jak one są wykorzystywane, bo oczekiwanie także opinii publicznej, ale także każdego z nas jest takie, by prawo działało dobrze i sprawnie, ponieważ sama struktura kodeksu karnego i kary tam przewidziane są właściwie przygotowane i one stanowią dobrą bazę i podstawę do tego, żeby karać w sposób zasadny tych, którzy nadużywają alkoholu i korzystają z kierowania. I w drugim punkcie chcemy wysłuchać także informacji ministrów na temat działań rządu w zakresie wsparcia ofiar wypadków, które to ofiary są właśnie najczęściej ofiarami pijanych kierowców. I po trzecie, trzecim punktem obrad dzisiejszej komisji jest, abyśmy mogli również poznać, jakie są zamierzenia rządu w zakresie uporządkowania tej kwestii, ponieważ dzisiaj rzeczywiście ciągle jeszcze jest za dużo, bo do ostatniego kierowcy pijanego ciągle będzie dużo, chociaż ta wielkość się zmniejsza, ale to nikogo z nas nie może zadowalać. I na koniec chcę powiedzieć, że na posiedzeniu tej komisji będziemy poszukiwali takiego porozumienia i wsparcia, żebyśmy mogli ponad podziałami politycznymi przymierzyć się do wypracowania konsensusu, który dałby najlepsze rozwiązania do walki z pijanymi kierowcami. Liczymy na to porozumienie także oprócz wszystkich klubów w Sejmie, także z rządem, bo tylko wtedy możemy dojść do dobrych rozwiązań, takich, które przyniosą oczekiwane efekty. Szanowni Państwo, w związku z wczorajszym wypadkiem, gdzie pijany motorniczy zabił dwie osoby, po tym wydarzeniu zadzwonił do nas motorniczy z Łódzkiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, oświadczając, że pracuje od 13 lat i ani razu nie był badany właśnie z zakresu stanu trzeźwości. Tak też podobno to dotyczy również innych motorniczych i kierowców autobusów. W związku z tym chcemy poddać pod dyskusję również pomysł, aby wszyscy kierowcy
którzy kierują pojazdami transportu publicznego, właśnie byli kontrolowani z zakresu stanu trzeźwości przed wyjazdem, a więc przed odebraniem kluczyków i karty pojazdów. Uważamy, że to powinien być standard. Niestety, jak widzimy, tak nie jest. I drugie pytanie już jako poseł z Łodzi. Chciałem zapytać panią prezes Danowską, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby zwolniła obecnego prezesa, byłego szefa sztabu wyborczego, obecne prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pana Papierskiego, który nie tak dawno był bardzo bliskim współpracownikiem pana Grabarczyka, prezesem jednego z banku pocztowego, a później, kiedy pan Grabarczyk stracił funkcję, nagle trzeba było znaleźć miejsce na intratnym stanowisku i właśnie został pracę prezesa MPK i od 2 lat notorycznie szuka się oszczędności na kosztem bezpieczeństwa ludzi, jak widzimy również. Bardzo proszę, widzimy pytania, proszę bardzo, panie Dzień dobry, Tomasz Grzelowski, Telewizja Superstacja. Mam proste, krótkie, konkretne pytanie. Kto z zaproszonych gości potwierdził dzisiaj obecność na posiedzeniu komisji? Na ten moment jest informacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, że będzie pan minister Hajduk, pan minister Rynasiewicz z Ministerstwa Infrastruktury. Jest informacja, że będzie dyrektor z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który odpowiada za sprawy bezpieczeństwa. Z pozostałych zaproszonych gości jeszcze na ten moment nie mam na piśmie informacji, ale one spływają tak do tuż przed posiedzeniem końcowe jakieś przychodzą informacje. Część tych instytucji zgłasza jeszcze wcześniej. Myślę, że niebawem taką pełną wiedzę na ten temat Sekretariat Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie posiadał. Redaktorze, ja tylko dopowiem, że dla nas jest troszeczkę to nie do przyjęcia, dlatego że zwołana komisja była w zeszłym tygodniu. Zapraszaliśmy ministrów, ministra oczywiście MSW i ministra sprawiedliwości. Był czas, żeby nawet poprosić o przełożenie godziny tej komisji. Na pewno przewodnicząca, jak i całe prezydium, wszyscy parlamentarzyści zgodziliby się, bo przecież mamy nawet tydzień sejmowy, więc nie byłoby problemu, żeby to zorganizować w środę i w czwartek. Dzisiaj głucha cisza i dowiadujemy się, że najprawdopodobniej ministrów na tym nie będzie. Więc pytanie do premiera Donalda Tuska. W co gra premier Donald Tusk i dlaczego zorganizował w ten sposób posiedzenie rządu, żeby uniemożliwić ministrom przybycie na komisję? A gdzie, jak gdzie? Ale tu w Sejmie i na Komisji Sprawiedliwości taka debata powinna się odbyć. Więc to jest dla nas bardzo niepokojący sygnał. Tym bardziej, że zaproponowaliśmy i przy współudziale wszystkich partii politycznych poważną debatę w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Też mam do pana pytanie takie konkretyzujące. Pan powiedział o tych badaniach kierowców pod względem trzeźwości. Rozumiem, że to dotyczy rozwiązań w całym kraju, nie tylko w Łodzi. W całym kraju, oczywiście tak. Nika Długosz, Polsat. Nie wiem, panie pośle, czy pan trochę nie poszedł za daleko, mówiąc o tym, że pan Donald Tusk, premier, tak specjalnie rząd zorganizował we wtorek do 23 lat. No nie chcielibyśmy, żeby to było zorganizowane specjalnie, ale panie redaktor, po komunikacie pani przewodniczącej nagle pan premier zorganizował rząd akurat nagle w tym we wtorek temacie. Nagle we wtorek, od 23 lat o 11 we wtorek odbywa się rząd. Akurat w tym temacie. No chyba chcecie państwo, żeby rząd też się tym zajmował. No, premier też chciał, żeby ale to parlament nieważne. Się poważnie zajął. Ja chciałam spytać o konkretną... Co za problem, żeby ministrowie zadzwonili i powiedzieli nie mogą, ale mogą w innym terminie. Okej, okay. Chciałam spytać o konkretną propozycję Sojuszu Lewicy Demokratycznej odpowiedzialności osób trzeźwych, które wsiadają z pijanymi do samochodu. Jak to rozwiązanie miałoby wyglądać? No bo wygląda na dosyć racjonalne, więc czy już macie przygotowane szczegóły tego? Dzisiaj po wysłuchaniu wszystkich informacji na posiedzeniu komisji zaproponuję członkom prezydium, ale także przedstawicielowi każdego klubu po jednej osobie, żebyśmy w trybie roboczym, w małym tym składzie przygotowali ostateczne propozycje, wykorzystując dyskusję, wykorzystując dotychczasowe nasze stanowisko, bo jesteśmy tym zainteresowani, żeby taką odpowiedzialność wprowadzić, ale ona musi być głęboko przemyślana, ponieważ pokazanie też, kto jest pod wpływem alkoholu, a kto nie, osobie wsiadającej na przykład do taksówki jest wyjątkowo problemem dla tej osoby trudnym, chyba że widzi osobę kompletnie pijaną. Chcemy właśnie w takim nieformalnej podkomisji, ale w gronie przedstawicieli wszystkich klubów w ciągu kilku dni
przygotować swoją propozycję, którą ewentualnie, jeśli ona by dotyczyła zmian kodeksu karnego, będziemy rozmawiać z Komisją do Spraw Kodyfikacji, ponieważ ona się zmianami w kodeksach zajmuje i na roboczo będziemy razem współpracować w tym zakresie i wtedy uda nam się, sądzę, wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo.